No i witam serdecznie, dwa dni po przygodzie z lukką i sprawie udarem jedziemy dalej. To znaczy zaplanowałem sobie drugą wycieczkę, no i nie do Sieny, bo do Sieny jednak jest daleko, nie chcę powtórki z dnia przedwczorajszego. Więc udajemy się tutaj po prostu na wzgórza Chianti. Będzie troszeczkę przewyższej, to i tak będzie mordercza trasa, ale za to krótka. Myślę, że maksymalnie 70 parę kilometrów. Także powinienem dać radę. Wodę oczywiście wziąłem. Łeb jest chroniony. Także zobaczymy. Jak będzie źle się jechało, to najwyżej się skróci. Liczę dzisiaj na o wiele ładniejsze widoki niż ostatnio. Właściwie to tak uświadamiam sobie, że już dawno nie miałem takiej wycieczki, żeby nie wyznaczać sobie żadnego celu. Tylko żeby tak sobie pojeździć po prostu, rekreacyjnie, podziwiać widoki. No, chyba potrzebuję czegoś takiego, żeby po prostu nie walczyć z dystansem, nie walczyć z czasem, tylko sobie po prostu rekreacyjnie pojeździć, gdzie skręcić, tam skręcić i tak dalej, i tak dalej. Więc fajnie, fajnie. Cieszę się z tego bardzo. I proszę bardzo, i na przykład taki widok. I można się zatrzymać, prawda? Zrobić zdjęcie. No bo przecież po to tu jesteśmy, prawda? Żeby podziwiać widoki. No i teraz mamy taką drogę. No to nie wiem, czy ja bym chciał tędy jechać. Widzę, to ma być niby skrót do tamtej. Kurde, ale takie dziadostwo, jeszcze tak w dół. Dobra, jednak zrobimy inaczej. Zrobimy po naszemu. Nie po maploksowemu, tylko po naszemu. Nie, bo to tak to jest bez sensu zupełnie. Będę się przez jakieś kurde krzaki przedzierał. Jest fajnie, jest dużo z górki, ale potem jak się wraca, to z której strony byś nie jechał, to trzeba podjechać pod górę. No i niestety, jak człowiek na przykład wraca z długiej trasy, jest zmęczony. No zresztą widać było na poprzednim filmie z wyprawy do Lukki, jak to wyglądało w moim wydaniu. No niestety i takie rzeczy się zdarzają. Wszystko jest wpisane w to nasze dziwne życie. No ale to jest pewien koloryt, prawda? Nie może być tylko fajnie. Czasami musi być też ciężko. Nie filozofuję, tylko jadę.
wspiąłem się tu pod górę. Miejscowość nazywa się Monte Spertoli. Jest to w sumie największa miejscowość tu w okolicy. Ale nie wjeżdżamy do środka, tylko takimi obrzeżami tutaj będziemy w lewo skręcać teraz w kierunku Sieny. Oczywiście nie jadąc do Sieny, ale w tym kierunku. Gdzieś tam potem właśnie jakieś wzgórza. No, dzisiaj będzie ta trasa wymagająca, bo to był dopiero pierwszy z podjazdów. A jeszcze mnie czeka takich kilka. No, ale tak jak mówiłem, na spokojnie, nie spieszymy się dzisiaj. Spokojnie sobie będziemy mogli odpocząć. No, tym bardziej, że będzie na co popatrzeć. Przyjemny chłodek. Człowiek się spocił jadąc pod górę, a teraz chłodzenie. Coś wspaniałego. Kościół na górze, więc nie podjedziemy tam. Zatrzymałem się na chwilę. Co sądzicie o takim miejscu na przykład? No, tutaj wszędzie można się zachwycać krajobrazami. Tu jest co prawda ogrodzenie, więc tam niewiele widać, ale po tej stronie proszę. No, tu goście mi jadą teraz zawsze jak ja gadam. Ale po tej stronie proszę. To jest tamto miasteczko Monte Spertoli. Pięknie położone, prawda? No i tam mamy wzgórza. Dzisiaj jest słaba przejrzystość powietrza, bo tam góry widać na horyzoncie. No ale to niestety. Pewnie ta kamera tego nie uchwyci. Niemniej jednak bardzo, bardzo piękny krajobraz. No, także jakby ktoś chciał tutaj coś sprzedać, to ja bym chciał tu coś kupić. Oczywiście nie mam za co, ale to jest tam małe piwo. To się zorganizuje. No, widokowo ta trasa jest strzałem w dziesiątkę. Także naprawdę można się pozachwycać dzisiaj. Po jednej i po drugiej stronie. No szkoda, że tych krzaków tyle tutaj, bo by naprawdę ta panorama o wiele ładniej wyglądała, ale później na pewno jeszcze będzie okazja to pokazać. Szczerze powiem, że popularność skuterów mnie tu nie dziwi, bo jakby ktoś tu miał na rowerze jeździć po tych górkach, to by chyba kipnął na serce. Dobra, ja sobie tutaj sobie zatrzymam. Zrobimy sobie fotkę, bo tu jest bardzo ładnie. No naprawdę, piękne okolice, ale bardzo wymagające, jeśli chodzi o formę. Chyba silnik mi się zagrzał, bo coś chyba śmierdzi. Także na chwilę go wyłączymy. Niech sobie odpocznie, póki zjeżdżam w dół. Może się ochłodzi trochę, też pewne powietrza. Zmodyfikować trasę, bo tych wzgórz jest jednak za dużo, się okazuje, jak na
rzeczy to ja lubię, 58 na godzinę. Także będzie trochę skrócona trasa. Jeszcze zobaczymy, jak to po drodze wyjdzie w praniu. Możemy sobie na bieżąco ją modyfikować bez żadnego problemu. Dadzą się rozpędzić. Żeby nie wkurzać tych ludzi z tyłu. Drogę poznaję, już tędy kiedyś jechałem. Tylko w przeciwnym kierunku. No tu robimy przerwę przy tej kaplicy. O, tu sobie zjedziemy. Mam do tego miejsca szczególny sentyment, bo
pierwszym razem, jak byłem w Toskanii. Wyjechałem sobie za Florencję, żeby się przejść, trochę przespacerować. I tutaj zaszedłem właśnie i tu siedziałem na tym murku, rozmyślając chyba ze 2 godziny. No to naprawdę utkwiło mi w pamięci. Lubię do tego miejsca wracać. No i tyle. Tyle z sentymentów. Chwilę odpoczywamy. Bardzo ładna tu jest okolica. Teraz też się posiedzę. No i teraz będziemy już powoli zmierzać w kierunku naszego kempingu. Tego dystansu to dzisiaj będzie naprawdę mało, powiedzmy, że 50 km pewnie, albo troszeczkę więcej. Można powiedzieć, że to bardzo niewiele, no ale jak na ukształtowanie terenu i panującą temperaturę, to i tak wystarczająco, uważam. Nie ma się dzisiaj co forsować. Jutro jest przede mną cały dzień jazdy samochodem już w kierunku Polski, ale oczywiście do Polski nie dojedziemy. Możliwe, że do Austrii, a możliwe, że nawet z Włoch nie wyjedziemy. Zobaczymy. Nie mam planu sprecyzowanego. W każdym razie no trzeba będzie mieć trochę sił na to, żeby podróżować autem. Dzisiaj sobie zrobimy taki popołudniowy relaksik. No i jutro zwiniemy manele rano i odjeżdżamy. Taki jest plan. A póki co cieszymy się piękną słoneczną pogodą i widokami. Jest 13:50, także największe słońce właśnie daje popalić. Stąd ja wiem, ile nam zostało, ze 20, może nie ma 20. No i tutaj mamy taki zameczek. Elegancki. W ogóle San Casciano to jest ładne miasteczko. Tu też nie jestem pierwszy raz, więc coś można powiedzieć. Aha. Jeszcze fajnie by było, gdybym nie pomylił kierunków. No właśnie.
właśnie na przykład teraz to zrobiłem. No, jeszcze raz zameczek. I tu jedziemy. No, Serbaja 6 i Serbaji tam jest, ja wiem, 4 pod górę. No to jeszcze dycha zostało. Także ponad 50 będzie zrobione. Tu jak ładnie. Zatrzymałem się na chwilę, żeby zrobić zdjęcie, ale jedziemy w przeciwnym kierunku. No właśnie. Opona z łańcuchem. Tutaj są zimy ze śniegiem normalnie. To nie jest ciepły kraj. No i proszę zobaczyć, jaka panorama. To się można zakochać naprawdę. Czyż to nie cudowne, ale powiem wam, że to słońce to niestety mnie tu pokonuje. Człowiek normalnie cały czas się czuje, jakby był wyczerpany. Nie wiem, na czym to polega, ale podejrzewam, że jakbym tutaj przyjechał z sakwami i zrobił sobie tu wyprawę, to by było ciężko. Inna sprawa, że ja zazwyczaj w Toskanii bywałem w drugiej połowie sierpnia. Wtedy jest już zupełnie inna pogoda. To słońce aż tak nie daje. No i są chłodne noce. Spada temperatura do ilu? Do 21. Praktycznie śpię bez śpiwora. No a w dzień nie idzie wytrzymać. No to już są dojrzałe winogrona nawet w miarę. Dobrze, i taką piękną Toskanię zabierzemy do domu. Będzie co wspominać. Będzie co oglądać, mam nadzieję.
pobiłem swój życiowy rekord prędkości, bo przekroczyłem 60 na tym zjeździe. Niesamowite to jest. No ale teraz czeka nas podjazd pod górę. Finałowy. Dobrze. Dobra, i jedziemy prosto. I będziemy zaczynać się wspinać. I tyle zostało z Czerwali. Tylko żeby nie stwarzać zagrożenia. Zobaczcie, zobaczcie co z rzeki zostało. Niesamowite, nie? Parę kałuż i tyle. I taka rzeka. Dobra, lecimy. Lecimy, bo to trzeba podjechać. Jest godzina 14:30, także jest naprawdę słabo, jeśli chodzi o słońce. A tu jeszcze pod górę trzeba się wspinać, ale nic, damy radę. Jak wtedy dałem radę 2 dni temu, to i teraz dam radę. Teraz się czuję znacznie lepiej, więc nie powinno być problemu. Najwyżej na chwilę gdzieś staniemy w cieniu. No dobrze, podjazd się udał. To już jest ostatni skręt. Zjeżdżamy tu w prawo i za chwilę będzie wjazd na kemping, także można powoli odtrąbić sukces. 51 km zrobione. No i co? I myślę, że wystarczająco, naprawdę. Może jakbym zrobił sobie jakąś długą przerwę tam z godzinę, dwie, no to bym jeszcze po południu coś tam pojechał, ale mówię, po co się forsować? To miało być rekreacyjnie, dla przyjemności. No i tak się dużo zmęczyłem. W każdym razie dziękuję za uwagę. Bardzo fajna wycieczka po wzgórzach toskańskich. No i do zobaczenia już w Polsce.